Cześć, z tej strony tarocistka Anika, witam Was serdecznie. Przygotowałam 12 energii dla każdego znaku zodiaku podsumowujące rok 2021. Jest to rada, wskazówka na ten czas dla Was, domknięcie roku, wejście w nowym, a także dodatkowo 3 najważniejsze aspekty do przepracowania na ten czas. Przypominam, że rozkład jest ogólny, nie musi z każdym rezonować. Jeśli ktoś z Was miałby ochotę na konsultację indywidualną, zapraszam, więcej informacji znajduje się pod filmem. Pytania i zamówienia do kart składamy poprzez stronę Tipli, która znajduje się w opisie. A teraz przechodzimy do rozkładów. Energia Króla Buław jest niezwykle charyzmatyczna i pasjonująca. Jednak tematem głównym do przepracowania jest przede wszystkim ego. Król Buław jest przywódcą, który za pomocą swojej wewnętrznej siły włada swoim majątkiem, jak i otoczeniem. Przeważnie kieruje energię ją tak, aby przede wszystkim świat kręcił się wokół jego upodobań. Wykorzystuje do tego dar przekonywania i magnetyzm. Swoje ideały realizuje na sztywnych i konkretnych zasadach. To energia przedsiębiorcza, energiczna, zaradna, uparta i konsekwentna. W Królu Buław nie brakuje nam śmiałości i motywacji, jednak w negatywnym aspekcie ego zwodzi nas na manowce. Nie tolerując żadnych sprzeciwów, nieustępliwie łatwo popaść w pułapkę materializmu i autodestrukcji. Porywczość, kaprysy i wewnętrzne ogniste szaleństwo w skrajnych przypadkach może w końcu doprowadzić do bankructwa, utraty wolności i jakiejkolwiek władzy, mocy, sprawczości. Wewnętrznym ogniem należy zarządzać umiejętnie i z równowagą, kontrolując własne ego, bo ono zawsze na koniec końców zwodzi na manowce. Bez ryzyka nic nie zyskamy, ale umiejętność zarządzania i samokontroli to umiejętność, którą warto będzie opanować. Król Buław ma za zadanie zdobyć określony autorytet i uznanie poprzez swój temperament, motywuje i zachęca do działania innych. W miłości zwiastuje szczere zaangażowanie, wielkoduszność i ciepło. Dla singli zwiastuje zmiany, nowe znajomości i magnetyczne przyciąganie płci przeciwnej. W życiu zawodowym również zwiastuje sukcesy, ale tylko dzięki wytężonej pracy i świadomości swoich talentów oraz pozytywnych cech. To energia rozwoju przedsiębiorczości i finansów. W zdrowiu również zwiastuje dobrą passę, o ile nie przeforsujesz swojego organizmu zanadto. Jednak pamiętaj, złość i negatywne emocje nie powinny obracać się przeciwko Tobie. Nie daj się autodestrukcji. Jest to również energia, w której jesteśmy skłonni do podróżowania i aktywnego trybu życia. Często poza miastem i blisko natury. Energia zwiastuje wiele sukcesów, również w przedsięwzięciach sportowych. Sukces powinien zostać wypracowany uczciwie, z determinacją i w życiu w zgodzie i równowadze z innymi, tak jak wcześniej wspomniałam, wypracowując autorytet, uznanie i szacunek. Koziorożce, możecie zrealizować bardzo dużo, dlatego dbajcie o energię i samokontrolę oraz pracujcie z własnym ego. Życzę Wam, abyście z łatwością pokonały trudności i nie dążyły po trupach do celu. Nie warto krzywdzić innych, bo z czasem tego typu zagrania obrócą się jedynie przeciwko Wam samym. Najważniejsze aspekty do przepracowania. Pokonanie energii skąpstwa, nieumiejętności cieszenia się z życia, egoizmu i zbytniej pułapki materialnej. Konieczność odpoczynku, praca nad zaufaniem, wyjście z postawy obronnej, chronienia się przed zranieniem, gotowość, determinacja, siła i walka z psychicznym zranieniem, wejście w nowy etap, początek, nowe możliwości, to czas działania, odwagi, asertywności, siły woli, pewności siebie, rozwijania wiedzy, przejęcia inicjatywy, podejmowania ryzyka, komunikowania się z innymi i zdobycie pozycji lidera. Wodniki. To czas rozstania, odejścia, wyjazdu, wyjścia z toksycznego związku, środowiska pracy. Wodniku, jesteś znakiem wolności. Poszukaj miejsca dla siebie i odetnij się od trudnej, traumatycznej przeszłości. Dziesiątka monet to potencjał piękna, dobrobytu i obfitości. To maksimum. W
Wszechświat, Wodniku, niezwykle Tobie sprzyja i zwiastuje, że możesz osiągnąć dosłownie wszystko. Masz na tyle świadomości, że możesz zacząć wprowadzać magię do otaczającej rzeczywistości. Upiększaj otoczenie i wykorzystuj w pełni dane Ci możliwości i okazje. Życie jest trudne i pełne zmagań, wiesz o tym dobrze, lecz Twoje waleczne serce zawsze stawi temu czoła. Dziesiątka monet symbolizuje bogactwo, zakończenie szczęśliwie ważnego dla nas przedsięwzięcia, projektu, dziedzictwo, przyjaźń, rodzinę. Wygraj z lenistwem i monotonią. Walcz o pewność siebie i nie zważaj na wszelkie konflikty i brak lojalności ze strony otoczenia. Pozostaw ich daleko za sobą. Odejdź i ciesz się życiem pełnym magii, która się zamanifestuje prosto z Twojego serca. Wodniku, ta energia Ci sprzyja i daje wachlarz możliwości, nie przeocz ich. Większość z Was, którzy odwiedzają mój kanał, jest ludźmi niezwykle rodzinnymi i poszerzającymi dla najbliższych swój majątek, chcąc zabezpieczyć dalsze pokolenia. To właśnie chęć założenia dużej i wielopokoleniowej rodziny. W tej energii najważniejsza jest rodzina i przekazywana wiedza oraz wartości. W związkach i relacjach międzyludzkich liczy się poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, trwałość, solidność, stabilizacja. Energia sama w sobie jest olbrzymim bogactwem i darem obfitości, dziedzictwem i bardzo dobrą passą finansową. Często na wiele następnych pokoleń. Wasze przedsięwzięcia finansowe nareszcie mają szansę stać się stabilne. Wielu z Was założy firmę z tradycją, renomą, która ma szansę przetrwać wiele lat, może i nawet epok. Wielu z Was kupi mieszkanie, zabezpieczy rodzinę i znacznie się wzbogaci. W zdrowiu czeka Was leczenie prywatne lub dłuższy pobyt w klinice czy sanatorium. Natomiast nie jest powiedziane, że czeka to każdego wodnika. To energia mocno powiązana z domem rodzinnym, przytulnym, bezpiecznym miejscem, gdzie nareszcie odnajdziecie siebie samego i zregenerujecie siły. Czeka Was wiele spotkań w gronie rodzinnych uroczystości i świętowania. Życzę Wam jak najwięcej spełnienia i radosnych chwil. Wodniku, ciesz się nareszcie tym, co najlepsze w Tobie. Sprzyja Wam w odnajdywaniu wspaniałych możliwości, rozwijaniu pasji finansowej. Oczywiście dzielcie się swoim bogactwem z innymi, nie tylko tym materialnym, ale przede wszystkim duchowym. Wszechświat mocno jest po Waszej stronie. Najważniejsze aspekty do przepracowania to umiejętność oszczędzania, zakończenie ciężkiej choroby, regeneracja, powrót do świata, rozwiązywanie swoich problemów, praca z egoizmem, władzą, niezależnością, rozwiązłością, zaborczością, niewiernością, bezradnością i zaprzeczaniu uczuciom. Walka o miłość, przyjaźń, radość, płodność, ciążę, twórczość, zaufanie w moc Boga i zmiany na lepsze. Świat, bądź po prostu wszechświat, to energia, w której podróż zatoczyła koło. Jesteś w punkcie wyjścia. Coś się kończy, by narodzić mogło się. Jesteś bogatszy o nową perspektywę postrzegania rzeczywistości. Nie jesteś już naiwną i niewinną rybęką. Bądź bogatsza, bogatszy o pewność siebie i miej świat u swych stóp. Niech trudne doświadczenia bogacą Cię i hartują. To całkiem nowy etap. Świat to rozwój w pełni świadomości. To osiągnięcie celu, prawdziwość i nierzadko kulminacyjny moment oświecenia. Wasza transformacja dobiegła końca. Dusza jest nieskończona, trwa wiecznie. W wędrówce ziemskiej zawsze czekają nas kolejne etapy rozwoju. Większość waszych karmicznych lekcji jest wypełniona sukcesywnie. Często zmagaliście się z olbrzymim stresem, konfliktami, opóźnieniami, zawziętością otoczenia, agresją i brakiem tolerancji. Moje dzielne, uduchowione ryby, jesteście diamentem we wszechświecie. Rozwijajcie swoje zainteresowania, poszerzajcie horyzonty.
Kochajcie dzieci i zwierzęta. Opiekujcie się słabszymi i współczujcie tym, którzy nie rozumieją jeszcze swojej drogi. W życiu uczuciowym macie szansę odnaleźć szczęście i spełnienie. Ta energia jak najbardziej symbolizuje spokój, spełnienie, koniec z przykrymi niespodziankami i konfliktami. To piękno uczuć, stan zadowolenia, spełnienia, szansa na wiele ekscytujących znajomości. Wywierzycie dobry wpływ na wiele osób lub to nareszcie do Was los się uśmiechnie. W długoletnich związkach pojawi się potomek. W sferze zawodowej również macie szansę się odnaleźć i zdobyć zaszczyty i uznanie. Dla wielu szansa na awans i podwyżkę. W zdrowiu będziecie walczyć z nerwicą, nałogami, depresją i fobią społeczną. Trzymam mocno kciuki. Stwórzcie wyjątkowy, piękny dom rodzinny i odnajdźcie swoje miejsce. Pewien etap Waszego życia na dobre się kończy i spełniają się Wasze marzenia. Realizujcie plany, zdobywajcie sławę. To dobre perspektywy, a najważniejszy jest spokój ducha. Aspekty do przepracowania. Rozstaj dróg, podjęcie decyzji, zakochanie, romans, wybór pomiędzy dwoma ważnymi celami, usamodzielnienie się, odejście, pokonanie materializmu, odnalezienie pracy, zawodu, pokonanie lenistwa, bierności, ociężałości, przepracowanie relacji z ojcem, rozwój przedsiębiorstwa, walka o zawód i pozycję, praca z energią uczciwości, obowiązkowości, sprawiedliwości, pokonanie straty, pokonanie energii zazdrości, energii interesowności, umiejętność dawania z serca, sprawowanie kontroli nad zarządzaniem i pieniądzem. Królowa była w Jezus usposobieniem wiedzy i niezależności. To energia emanująca dumą, siłą i charyzmą. Dzięki tej energii albo spełnisz swoje najskrytsze marzenia, albo padniesz ofiarą autodestrukcji. Wybór należy do Ciebie. Rozwijaj w sobie determinację i cierpliwość. Swoje przedsięwzięcia traktuj poważnie i doprowadzaj do końca. Królowa Buław nie jest królową, która będzie zatrzymywać się w połowie drogi. Zna jasno swoje zasady, możliwości, jest konsekwentna. W tej energii uczymy się wyrażać własne ja, angażujemy się we własne sprawy w pełni, skupiamy na nich i traktujemy jak życiową misję i pasję. W tej energii skrywa się wiele zdolności i talentów. To władczyni hojna, optymistyczna, zazwyczaj sprawiedliwa, jednak w negatywnym aspekcie możemy poznać jej ciemną stronę charakteru, chaos, dezorganizację, lekkomyślność i nerwowość. Dzieje się tak, gdy nie jesteśmy świadomi własnej wewnętrznej siły i nie pomagamy innym w jej odkryciu, ani też nie przyjmujemy porad od innych. To rozwój dojrzałości, przepracowanie do końca relacji z matką i z własną kobiecością. Odpowiedz sobie, czy jesteś osobą pełną sił witalnych, wyrozumiałości, ciepła, stanowczości i mądrości. Te wartości często czerpiemy od rodzicielki, dlatego tak ważne jest przepracowanie relacji i przebaczenie, jeśli tych aspektów w dzieciństwie i wieku dojrzewania zabrakło. W Waszym życiu pojawi się wiele nowych ekscytujących przeżyć. Zawrzecie wiele nowych znajomości, uważajcie na przelotne romanse. W życiu zawodowym wiele pozytywów. Jesteście na właściwej drodze i poprawicie swoją sytuację finansową. Macie dar przekonywania i pokonywania trudności oraz determinacji w wyznaczonych sobie celach. Czeka Was wiele sukcesów. W zdrowiu wyleczcie wszelkie stany zapalne. Szukajcie dla siebie spokoju i nastroju. Pojawi się wiele romantycznych chwil, uniesień, które znacznie poprawi Wasze samopoczucie. Zysk i obfitość wymaga cierpliwości i wytrwałości. Patrz realnie na świat i korzystaj z życia. Kluczem jest umiejętność władania wewnętrznym ogniem i świadomość tego, czego tak naprawdę pragniemy. Najważniejsze aspekty do przepracowania. Nadzieja, wiara, optymizm, szczęśliwa miłość, wyzdrowienie, zaufanie do losu, możliwość zajścia w ciążę, zdolności lecznicze i terapeutyczne, alternatywne sposoby leczenia, świadomość i podświadomość.
Szansa na wyjaśnienie sytuacji w szczerej, otwartej rozmowie, zachęta do oparcia się o argumenty i obiektywizm, otwarcie się na zrozumienie postawy innych. Sprzyja Wam energia Matki Ziemi, twórczość, rozwój osobisty, zrozumienie własnej kobiecości, zmysłowości, szansa na zajście w ciążę, rozwijanie pewności siebie, niezależności, poszerzanie wiedzy to pozytywne prognozy, jednak warto do końca uleczyć się po niespełnionej miłości, tęsknocie za bliskością, warto nie stawiać zbyt wygórowanych oczekiwań wobec siebie, partnera, dzieci i nie żyć ciągłymi ideałami, które budziły nieustanne frustracje. Byczki, w energii przebudzenia, bądź jak wolicie sądu ostatecznego, czeka Was sukces, założenie szczęśliwej rodziny, zwycięstwo, spełnienie, nowy etap w życiu, bezpieczeństwo emocjonalne, pokonanie trudności życiowych. Należy zaufać swoim odczuciom. Otrzymacie pomoc, dzięki której spełnicie własne marzenia. Otrzymacie wsparcie w energii przebudzenia. Połączycie w sobie potrzeby wewnętrznego dziecka, dorosłego i rodzica. Wystarczy się zdecydować i być wytrwałym. Życzę Wam nadziei, wiary, optymizmu w szczęśliwą miłość, wyzdrowienie, zaufania, rozszerzania możliwości i kontaktu z tym, co uduchowione. Coś się zbliża ku końcowi. To karta sądu, zmartwychwstania i ostatecznego zamknięcia przeszłości. A może konieczne jest wskrzeszenie jej na nowo, zmierzenie się z nią raz jeszcze. To lekcja, z którą musisz zmierzyć się sam, tylko w taki sposób odrodzisz się na nowo. To energia odkupienia, pokuty, wybaczenia. Jest symbolem przebudzenia, bilansu, konkretnych lekcji życiowych doświadczeń, konsekwencji braku działania bądź błędów w działaniu. Spójrz głębiej i uświadom sobie pewne fakty, bo nie jesteś ani samotnym bytem, ani samotną jednostką. Jesteś częścią wszechświata. Twoja świadomość ewoluuje, a twoje wewnętrzne ja łączy się z kosmiczną świadomością. Podejdź do wyzwania rozsądnie. Podejmij konkretne działania w celu rozwijania swojej duchowej ścieżki. To czas wyzwolenia samego siebie. Możesz poznać całkiem nowego partnera, który obudzi w tobie tę kosmiczną energię. Czeka cię związek duchowy, zmiany w życiu rodzinnym, rozwód bądź narodziny dziecka. Możliwe, że w całkiem nowym związku. W życiu zawodowym również czekają cię zmiany. Pojawią się szersze perspektywy. Jesteś coraz bliżej całkiem nowego etapu. W zdrowiu bardzo dobre perspektywy, nawet jeśli wcześniej graniczyły one z cudem. Pozostań naprawdę dobrej myśli. Obudzi się w tobie wiele sentymentów i wspomnień. Czeka ciebie przełomowy czas. Podsumowujesz dotychczasowe doświadczenia i niebawem wyruszysz w całkiem nową drogę. To doskonały czas na domknięcie wszelkich problemów. Otwórz oczy i przygotuj się na całkiem nowe, duchowe okoliczności. Siła ukazana jest pod postacią kobiety, świadomej instynktów. Dzięki tajemniczej sile potrafi je opanować i wykazać się zrównoważeniem i spokojem. Instynkty te są dla niej wolne i nie stanowią zagrożenia. Ona posiada władzę nad nimi i nie uzyskała jej dzięki swojej urodzie i atrakcyjności. To raczej siła woli. Warto utożsamiać tę kobietę z własnym wyższym ja. Poskromić dzikie bestie, które są źródłem twoich skrywanych pragnień, namiętności. Jeżeli zbyt długo uniemożliwiały ci pokonywanie codziennych problemów, to najwyższy czas zwrócić się do wyższego ja. To władza nad ego, dyscyplina, wytrzymałość, odwaga,
mądrość, zrównoważenie, opanowanie i zaufanie do samego siebie. Poskromnienie wewnętrznych rządz, które mogą objawić się w postaci zarozumialstwa, pychy, zemsty, uprzedzeń. Brak kontroli nad tymi aspektami prędzej czy później zaprowadzi cię do nieszczęścia. Czasami jedyną mocą pozostaje łagodność i spokój ducha. Niech wygra w tobie odwaga i samodyscyplina do pokonywania słabości. Może to czas na przyjęcie inicjatywy w miłości, akceptację swojego ciała, namiętność, wyrażanie uczuć. Zapanuj nad gniewem, zazdrością i wszelkimi uzależnieniami. W pracy angażujesz się w pełni. Niech w twoim życiu nie zabraknie miejsca na pasję, a odnajdziesz sukcesy i pomnożysz majątek. Dobrze odnajdziesz się zarówno w pracy z ludźmi, jak i zwierzętami. Opiekuj się nimi i nie daj się instynktom rywalizacji. Sprzyja ci dobre zdrowie i kondycja, energia oraz witalność. Dbaj o odporność, zdrowy tryb życia, sport, dietę. Przetrwasz wszelkie trudne sytuacje, o ile narzucisz sobie dyscyplinę i nie zabraknie ci odwagi. Ta energia symbolizuje wolę zwycięstwa w twoich zmaganiach. Jestem przekonana, że zakończą się powodzeniem. Idź śmiało do przodu, podejmij działania i nie odkładaj ich na później. Bo do przepracowania masz właśnie wyjście ze stagnacji, zakończenie choroby, wyjście z zamknięcia się w sobie, otworzenie się na szczęście, radość, spełnienie, optymizm, miłość, zdrowie, sukces i całkiem nowy etap w życiu. Może to być ciąża, może to być otworzenie się na szczęśliwe małżeństwo, dzieci, rodzinę, wyjaśnienie sytuacji w szczerej, otwartej rozmowie, zachęta do oparcia się o argumenty i obiektywizm i otwarcie się na zrozumienie postawy innych. Paść kielichów ukazany jest pod postacią młodzieńca o wrażliwym i spokojnym usposobieniu. Reaguje on bardzo emocjonalnie na swoje dotychczasowe doświadczenia, ale może dzięki temu dostrzega i rozumie to, czego nie widzą inni. Często się szydzi z jego emocjonalnej naiwności, ponieważ musi nabrać doświadczenia w tym, co odczuwa i co przez to rozumie. Może właśnie wchodzisz w nowy, ważny dla ciebie związek. Uczysz się w nim funkcjonować, uczysz się otwierać na drugiego człowieka. Jest to pełne słodyczy. Wykorzystujesz pokłady swojej wrażliwości, łagodności i życzliwości. Otoczenie bywa zazdrosne, jest przygnębione i uważa cię za osobę naiwną, z wybujałą wyobraźnią. Możesz też przegrać z własnymi kaprysami i huśtawką nastrojów. Pokłady twojej emocjonalności są dla ciebie trudnym wyzwaniem. Ciesz się z chwili i uśmiechaj się życzliwie do ludzi mimo wszystko. Twoją mocną stroną jest empatia. Kierujesz się sercem, uczuciami. Jesteś mocno podatny na zranienie. Jest ci pisana ścieżka artystyczna. W miłości odnajdziesz się w pełni, dlatego niech ci sprzyja wyłącznie szczęśliwa pasja uczuciowa. Nie zważaj na opinie innych. Chociaż pisana ci droga romantyka, pojawią się dla ciebie perspektywy zawodowe, awans lub całkiem nowe współprace. Dbaj o rodzinę, odwiedzaj bliskich. Czeka cię wiele sympatycznych spotkań, randek, uniesień i miłych gestów ze strony drugiej połowy. Bądź myśli, że nareszcie wszystko się ułoży, że działa na twoją korzyść. Uwierz w to, że wszechświat jest po twojej stronie. Czekają cię nowe perspektywy w życiu uczuciowym. Wspieram, abyś uzyskała odpowiednie emocjonalne wsparcie, aby wygrały uczucia, które dojrzeją w tobie na tyle, że nigdy więcej nie staniesz się ofiarą szyderstw ze strony otoczenia. Przepracuj w sobie strach, słabość, brak wewnętrznej wiary, zaborczość, zazdrość również ze strony otoczenia. Mężczyźni powinni odciąć się od kobiety mściwej, kontrolującej, zaborczej. Do przepracowania również intuicja, mądrość, rozwój duchowej wiedzy, zrównoważenie się wewnętrzne, praca z podświadomością, wrażliwość, zrozumienie poświęcenia się innym. Do przepracowania rozpacz, samotność, stawianie się w roli ofiary, do wyleczenia zaburzenia neurotyczne. Nie oceniaj ludzi według swoich przekonań, doświadczeń. Będzie ich jeszcze wiele, więc nie,
nie negatywizuj obrazu siebie i świata. Wiesza Boga klęski i zniszczenia. Wieża płonie stopniowo i zamienia się w ruinę. Bardzo wnikliwe oko dostrze w niej żywe istnienie, które szuka drogi ucieczki. Wieża spłynęła, bo została zbudowana na kruchych fundamentach. Najprościej symbolizuje Twoje wnętrze, a żywe istnienie symbolizuje Twego ducha. Doświadczyłaś czegoś nagłego i bez wątpienia traumatycznego. Jednak to zdarzenie zostało zbudowane z teorii, którą tworzyłeś bądź tworzyłaś we własnym myśle. Wartości zbudowałaś na zbyt kruchym fundamencie. I to początek końca, po którym należy pogodzić się. Z koleją rzeczy wyciągnąć naukę z doświadczeń i koniecznie odnaleźć w sobie siłę, która umożliwi wydostanie się z ruin po wieży, która upadła. Już nic nie będzie takie jak dawniej. Być może za bardzo przywiązywałeś wagę do spraw materialnych, stawiałaś te wartości ponad inne. Te skostniałe podwaliny mogą zostać uratowane przez nagłą inspirację bądź rachunek sumienia. Wieża zapowiada zmiany, ale nastąpią one w najmniej oczekiwanym momencie. I są to zmiany mocno światopoglądowe. To wstrząs, przełom, pokonanie iluzji. To znaczące dla Ciebie zmiany na lepsze. Dlatego wreszcie się podnieś i uwolnij. Uświadom to sobie, że człowiek zawsze ma wybór między tym, aby znaleźć w sobie siłę do pokonania przeciwności losu, bądź stać się jego więźniem, niewolnikiem. Może to najwyższy czas na zmianę pracy, szkoły czy miejsca zamieszkania? Przeżyłaś bardzo dotkliwą dla Ciebie porażkę. Poniosłeś straty, przeżyłaś bolesne rozstanie. Pamiętaj, to rezultat kruchych fundamentów. To definitywnie koniec. Czas wstać i iść dalej, zbudować nowe. Łatwo nie będzie. Pojawią się problemy ze zdrowiem, schorzenia i urazy kręgosłupa. Przeszkodą również okaże się brak stabilności emocjonalnej, nieodpowiednia dieta i zaburzenia lękowe. Masz wrażenie, że zawalił Ci się świat. A może to właśnie czas wyzwolenia. Do przepracowania prymitywizm, zwłaszcza ze strony kobiecej, energia skąpa, żądna pieniędzy, władzy. Odpowiedz sobie, czy traktujesz ludzi przedmiotowo. Czy jednak jesteś przyjacielem, na którego pomoc zawsze można liczyć? Czy warto wchodzić z Tobą w kolejne etapy, przygody? Czy raczej ludzie czują się na Twojej uwięzi? Czy wchodzisz w relacje uzależniające, nienawistne, pełne przemocy, kontroli, władzy za wszelką cenę, pełne kłamstw, opierające się jedynie na pożądaniu, uwiedzeniu? Czy Twoje życie polega jedynie na realizacji wszelkich swoich pokus? Uwolnienie zależy tylko od Ciebie. Sukces i bezpieczeństwo również zależy od Ciebie, a otrzymanie prezentu, nagrody, wyróżnienia jest zależne od umiejętności dawania i brania, od wzajemności i od gotowości niesienia pomocy innym, a może to Ty sam potrzebujesz pomocy. Ósemkę była w odbierzcie przede wszystkim jako inspirację. 8 buław unosi się ku niebu niczym sylwestrowe fajerwerki. To energia, która przepływa z ogromną prędkością. Wyobraź sobie, że to energia, którą wysyłasz do wszechświata za pomocą Twoich myśli. To siła, dzięki której możesz przede wszystkim uwolnić się od tego, co Cię ogranicza. Ruszaj naprzód, Twoje możliwości są nieograniczone. Odważ się i zaufaj swoim planom i pomysłom. Właśnie szukają ujścia, aby się zamanifestować. Wyzbądź się wszelkiej negatywnej energii, która Cię przytłacza. To jest ten czas. Czas nowych doświadczeń, nowego związku, intensywnych zdarzeń, rozmów, spotkań i okoliczności.
W pracy również intensywnie. Swój własny biznes rozwiniesz w bardzo szybkim tempie, dokonasz licznych transakcji. Będziesz miał też ochotę trochę ponegocjować. Nie bój się rywalizacji. Czeka cię też sporo podróży. Wykorzystaj ten rozwojowy czas w pełni. Dbaj o siebie, o swoje ciśnienie, bo tempo życia w 2020 roku przyspieszy. Zodiakalno Panno, życzę ci wielu radości i inspirujących nowości. Do przepracowania przede wszystkim twoje wnętrze. Wyznacz autorytet. Energia dojrzewa, ale nie nadużywaj władzy, nie nadużywaj jej do własnych korzyści. Ustabilizuj sytuację zawodową. Podejmuj tylko i wyłącznie dojrzałe decyzje w równowadze. Do przepracowania lenistwo, brak satysfakcji z życia zawodowego, brak poczucia i spełnienia finansowego to dobry czas na zajęcie się problemami finansowymi, na wdrożenie, tak jak powiedziałam wcześniej, swoich planów, pomysłów, na dyscyplinę, na określenie priorytetów. Powodzenia! Trzymam kciuki! Przyciągnęłam waszą kartę obiektywności i bezstronności. Każdy człowiek posiada słabiej lub silniej rozwinięty system własnych wartości i moralności. Często może się wydawać, że weszłam w rolę wskazywania wam za pośrednictwem tarota, co jest dobre, a co złe, co białe, co czarne. Ja to wskazuję, a waszym zadaniem jest wyciągnąć wnioski i samemu osądzić dane zdarzenia czy energię, które udało mi się odczytać. Jednak zasady ostatecznie powinieneś układać ty sam, nie moje karty. To energia silniejsza nawet od instynktów i podświadomości, bowiem wszystko, co zaprogramowane, energia powietrzna potrafi przeprogramować na swoją korzyść. To energia tak racjonalna, dzięki której unikniesz stronniczości i niesprawiedliwych osądów. A jak wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, położenia czy jakoś tak. Chodzi o równowagę. Jest przyczyna, skutek, argumenty i kontrargumenty. I ty pośrodku szali, który musi odpowiedzialnie wybrać, zadecydować i odnaleźć złoty środek. W 2022 roku oczywiście życzę, aby wszystko zadziało na waszą korzyść. Szukaj równowagi, to twoja domena. Kieruj się rozumem, bo masz niezwykły intelektualny potencjał. Jeśli go wyzwolisz i odpowiednio rozporządzisz energią w twoim życiu, zapanuje harmonia. Nie oceniaj ludzi zbyt surowo, ale wpierw bądź bardziej wyrozumiały dla samego siebie. Każda sytuacja ma swoje plusy i minusy. Jeśli potrafisz w życiu kierować się uczciwością, wyzbądź się również kategoryzowania typu czarne-białe. Życzę wam samych sukcesów i równowagi między ciałem, umysłem a duszą. Stabilizacji, dobrego zdrowia i jasnego umysłu. Do przepracowania wasz własny autorytet, bogactwo, niezależność, samodzielność, umiejętność łączenia przeciwieństw, ale wyzbywania się, tak jak powiedziałam, kategoryzowania czarne-białe. Odwołujcie spotkania oczywiście z ludźmi toksycznymi. Odwołujcie oferty, zaproszenia, które bardzo dobrze wiecie, że są pomyłką, że są wodzeniem was, iluzją, podstępem. Tego było na przestrzeni ostatnich lat, na przestrzeni ostatniego roku zdecydowanie zbyt wiele i z tego należy się oczyszczać, postawić oczywiście na uznanie zawodowe, na sukcesy, na nagrody, bo szanse zawodowe przed wami będą, także też nie płaczcie nad swoją marną sytuacją finansową, bo i zyski dla was widzę, i awans dla niektórych widzę. Postawcie na dobrą atmosferę w równowadze. Powodzenia wagi. Wspomnienia, podsumowania. Czy jesteś gotowy podsumować to, co przeminęło i nie tracić nadziei w lepszą, całkiem nową przyszłość? Czy jesteś gotowy sukcesywnie wejść w nowy rok z pełną witalności, energii, zapału? Skorpion syczy, pluje jadem i ma zgniłe wnętrze. Ślepcy z przepaskami na oczach tak powiedzą. Wypijam wasze zdrowie oraz moje, abyśmy nigdy więcej nie musieli używać jadu, odsyłając to, czym nas atakują. Aby wszystko działało na naszą korzyść, a przeszłość była
odrobiona na szóstkę z plusem, tak jak ta przepiękna szóstka kielichów, którą Wam wylosowałam. W pozytywnym aspekcie szóstka kielichów oznacza życzliwość, cierpliwość, przyjemność i szczęście. Niech żałuje ten, kto uruchomił ciemną stronę skorpiona. Szóstka kielichów to też to, co po prostu już przeminęło. Niech Wam już więcej łza nie spadnia, bądź oczyści Was do końca. Bratnia dusza, czy nie wiadomo kto jeszcze, to wszystko cenne lekcje. To skorpion jest domeną transformacji. I to chyba Wy najgłębiej, włącznie ze mną samą, możemy rozkminić, o co w tym wszystkim chodzi. Zostawiam za sobą troski i zmartwienia. Skorpion to szykanowany znak zodiaku. Spod tej ciemnej gwiazdy narodziło się najwięcej psychopatów i morderców. Tak łatwo nas zaszufladkować. Z dorobkiem poprzednich, bądź i nawet z dorobkiem tego wcielenia. Tak trudno nam przez to, co widzieliśmy, doświadczyliśmy, uzewnętrznić delikatne wnętrze. Wielu już na nas wydało sądy. Nie tylko w tym wcieleniu. Gdyby zdjęli swoje przepaski z oczu, nie jeden byłby w szoku i byłoby mu wstyd. Nie będę dalej walczyć z wiatrakami o szacunek, który się należy, jak miska łakoci każdemu zziębniętemu zwierzakowi na dworzu. Rozwijajmy dalej swoją wrażliwość. Życzę Wam jak najwięcej harmonii i dobrego zdrowia. Życzę Wam, aby energia była na najwyższym, witalnym poziomie. Dbajcie o tą harmonię. Zostańcie z przyjaciółmi, na których wiecie, że pomoc można liczyć, a nie z tymi, którzy Was nieustannie wykorzystują. Energia, aktywność, optymizm, niezależność, dojrzałość, naturalny, wyjątkowy autorytet, sukcesy zawodowe. Koniec z wątpieniem, koniec z utratą nadziei i wiary w sens. Koniec rezygnacji z miłości, koniec pesymizmu, nieszczęśliwego zniszczenia. W 2022 wchodzimy w jasną krainę, choć tak ciężko wszystkim w to uwierzyć. Strzelce dobrze poznały smak dzikiej i prymitywnej energii. Tak naprawdę to nikomu z nas nie jest ona obca. Niech pierwszy rzuci kamieniem, wychodząc ze swojej buddyjskiej jaskini, jeśli ani razu nie obudziła się w nim energia agresji, obsesji i po prostu stłumionych pragnień i potrzeb. Nie jeden z Was nosi w sobie demony, nawet o tym nie wiedząc. Gniew, słabość, obsesja, uzależnienia, niezdrowa dieta, destrukcyjna miłość, natłok doświadczeń. Czy jest tutaj ktoś, kto tego nie doświadczył? Dlatego przestańmy siebie nawzajem osądzać. Kocham Cię siostro, kocham Cię bracie. Wierzę, że odnajdziesz drogę do wygrania bitwy z Twoim wnętrzem i przyjdzie dla Ciebie czas spokoju, tolerancji i odnalezienia miejsca w tym trudnym świecie. Gdzie jest źródło tego,
co jest, gdzie doświadczasz wszystko, na zewnątrz czy wewnątrz siebie. Gdzie mnie widzisz, czy wewnątrz siebie. Widzisz, gdzie mnie widzisz teraz. Czy widzisz mnie w sobie, czy widzisz mnie w sobie. Gdzie mnie słyszysz, gdzie mnie słyszysz, gdzie mnie słyszysz teraz. Słyszysz mnie w sobie, czy słyszysz mnie w sobie, gdzie mnie widzisz, gdzie mnie widzisz, gdzie mnie widzisz teraz. Czy widzisz mnie w sobie, czy widzisz mnie w sobie, gdzie mnie słyszysz, gdzie mnie słyszysz, gdzie mnie słyszysz teraz. Czy słyszysz mnie w sobie, czy słyszysz mnie w sobie? Kim jestem i czym jest ja? Jak długo obłądzić mam w zapomnieniu? W zapomnieniu. Na zewnątrz nie ma nas. Światło i przestrzeń w nas decyduje o istnieniu. O naszym istnieniu. Kim jestem i czym jest ja? Jak długo obłądzić mam w zapomnieniu, w zapomnieniu. Na zewnątrz nie ma nas. Światło i przestrzeń nas decyduje o istnieniu, o naszym istnieniu. Gdzie mnie widzisz, gdzie mnie widzisz, gdzie mnie widzisz teraz. W sobie, czy widzisz mnie w sobie, gdzie mnie słyszysz, gdzie mnie słyszysz, gdzie mnie słyszysz teraz. Czy słyszysz mnie w sobie, czy słyszysz mnie w sobie, gdzie mnie widzisz, gdzie mnie widzisz, gdzie mnie widzisz teraz. Czy widzisz mnie w sobie, czy widzisz mnie w sobie, gdzie mnie słyszysz, gdzie mnie słyszysz, gdzie mnie słyszysz teraz. Czy słyszysz mnie w sobie, czy słyszysz mnie w sobie.